Kurulis opublikował kolejny ranking miast dotyczący kosztów życia mieszkańców. W rankingu uwzględnia się wydatki mieszkańców na usługi komunalne takie jak opłaty za wodę i ścieki, odpady, opłaty parkingowe i podatek od nieruchomości oraz wydatki na komunikację miejską. W klasyfikacji ogólnej suwałki zajęły 18 miejsce w kraju. Natomiast w klasyfikacji miast liczących od 50 do 100 tysięcy mieszkańców jesteśmy na znakomitym drugim miejscu. Rok temu byliśmy liderem w kategorii opłat za odbiór odpadów komunalnych. W tym roku miasto spadło na czwarte miejsce z wartością rocznej opłaty na poziomie 396 zł od gospodarstwa domowego. W zestawieniu prym wiodą słubice. W mieście położonym na zachodnim krańcu Polski mieszkańcy na odbiór odpadów wydają w skali roku o 108 zł mniej. Między Słubicami a Suwałkami znalazł się Nowy Sącz i Końskie. Tuż za nami jest Radom ze stawką 420 zł za rok. Samorządy, jak wiadomo, ustalają stawki opłat według różnej metodologii. Inne pobierają opłatę od gospodarstwa domowego, inne od mieszkańca. Wartości rankingowe dotyczą uśrednionej stawki dla czteroosobowej rodziny. W przeliczeniu na osobę najniższa stawka opłat za odpady zbierane selektywnie obowiązuje w Nowym Sączu i wynosi 7,50 zł, zaś najwyższa jest w Wałczu, aż 35 zł na mieszkańca. Według obliczeń Kurulisa mieszkańcy Suwałk średnio wydają na usługi komunalne 2406,38 zł w ciągu roku. Według danych zawartych w rankingu nie jest to dużo. Wartość plasuje miasto na wysokiej 18 pozycji w kraju. Tu też nastąpił największy progres. Suwałki powędrowały w odniesieniu do rankingu ubiegłorocznego aż o 10 pozycji do góry, co oznacza, że ceny rosną u nas wolniej. W rankingu miast liczących od 50 do 100 tysięcy mieszkańców nasze miasto wypada lepiej. W skali kraju wyprzedza nas tylko ostrołęka. Z rocznymi komunalnymi wydatkami mieszkańców na poziomie niespełna 1900 zł. W pełnym krajowym rankingu liderem jest Zambrów, którego obywatele rocznie na wymienione usługi wydają 1610 zł i 72 grosze. Najdroższe jest Choszczno, Tam za te usługi rodzina płaci 4926 zł i 4 grosze. W pobliskich Sejnach mieszkańcy na usługi komunalne wydają aż 4117 zł i 68 groszy. Ta stawka plosuje miasteczko w klasyfikacji generalnej aż na 284 miejscu w Polsce i ostatnim miejscu w województwie podlaskim.